Witam Państwa. Chciałem zademonstrować kolejne swoje zabawki. To jest taki moduł składający się z kondensatorów. Z kondensatorów tego typu. 6 sztuk. Do tego jest balanser. I jest zamontowany również akumulator LiFePO4. Ten akumulator jest podpięty do akumulatorów poprzez rezystor dużej mocy, aby utrzymać na tych akumulatorach ładunek. I teraz tak, tym przełącznikiem włączamy, pokazuje nam napięcie na baterii, na akumulatorze i na kondensatorach. Tym przełącznikiem załączamy napięcie na tym złączu oraz na gnieździe tym. No i co? Powiem Państwu, że doskonale mi się sprawdził ten układ, jak były mrozy. Jeden i drugi samochód w domu odmówił mi posłuszeństwa i po prostu no nie miałem problemu z odpaleniem samochodu na tym układzie. Kolejną zabawką, którą wykonałem, znaczy kolejną, pierwszą, którą wykonałem, był taki układ. Już znacie to Państwo. Nie pokazywałem tego wcześniej. W zasadzie uważam to za nieudany projekt, ponieważ on jest wypełniony, cała ta skrzynka jest wypełniona kondensatorami. Super kondensatorami i za pomocą tej korbki bardzo trudno naładować to do pełnego napięcia. Po odpaleniu w tej chwili ma 9 V. Te kondensatory to są chińskie kondensatory. One nie są dobrej jakości. Te kondensatory to są dobrej jakości, te to mogę polecić, ale te co tam w środku są nie. Może któregoś dnia rozbiorę to, pokażę, zademonstruję jak to jest zbudowane, może kogoś będzie interesować. Tu są 3 gniazda, tu się załącza diody, dość można powiedzieć mocna latarka, ostro daje. Tu załączamy gniazda USB, można naładować telefonik. Te gniazda USB podpięte są pod przetwornicę, która po prostu podaje napięcie na te gniazda USB do momentu, gdy kondensatory rozładują się do 2,5 V. Ona działa od 2,5 V do chyba tam 18 V, więc kondensatory wiadomo do tylu nie są naładowane, ale no ale tak długo jak trzymają ładunek, tak długo będą zasilać gniazda USB i będzie można telefon na przykład sobie podładować. Dobra, to drugi mój projekt, który wykonałem. Tu jest trzeci projekt, za który się wziąłem. Taka skrzyneczka. Załącza się ją tutaj. Niektórym może znany jest ten wyświetlacz. On jest z przetwornicy firmy Volt. A, tutaj muszę załączyć na wyświetlaczu. No i przetwornica działa. Napięcie jest na tych dwóch gniazdach. Tutaj załączamy poszczególne gniazda USB. Tutaj mamy ładowanie z ogniw fotowoltaicznych. Tutaj mamy gniazdo tego typu. Tu jeszcze USB. Tutaj mamy gniazdo do ładowania, taki kabel sobie zrobiłem do laptopa. No i tu wyjście tego typu
napięcie zawsze sobie można wziąć i wyregulować w środku. Na dowolne napięcie jest przetworniczka. Nie pamiętam, na ile ustawiłem, na 9 V czy 12. 12, nie pamiętam. No i tu jest wyjście, którym można podłączyć 12 V. Zrobione jest to wszystko na akumulatorach LiFePO4 12 Ah. Połączone są oczywiście 5 jest równolegle i w szeregu z kolejnymi piątkami. Tak to wygląda. No i tyle. No i po prostu nie mam czasu nagrywać nowych filmików, ponieważ tak bym miał wiele pomysłów, wiele projektów, ale trafiła mi się taka robótka i chciałem wam pokazać. To są takiej firmy, takiej firmy Yeti, różne konstrukcje. Chciałem wam pokazać, jak one wyglądają w środku, z czego są zbudowane i co tu się pieprzy w nich. Tu jest przetwornica 230 V. Tutaj jest przetwornica, która ładuje z napięcia wejściowego do napięcia, które... A napięcie wejściowe jest maksymalnie 60 V, minimalne 15 V, czyli od 15 do 60 V. Napięcie wejściowe, na akumulator 12,6 V. Akumulator w środku w tym modelu, to jest model 3000. Tak wygląda akumulator. U góry znajduje się BMS. A pojemność tego akumulatora to 270, ile tam? 6 amperogodzin. Także no jest kawał grzmota. Taki akumulator jest tutaj w środku. Panel wygląda tak. Także no takie urządzenie. Kolejne urządzenie też do naprawy. Tak wygląda. W środku w zasadzie podobnie jak to. W zasadzie tak samo. Tylko jest mniejszy akumulator. Tutaj mam mniejsze konstrukcje. Też jest uszkodzony moduł. Tu się psuje na tym pulpicie. Psuje się regulator ładowania. Tak samo tutaj. No i tu są kolejne. Te już są naprawione. Takie malutkie też już są naprawione. Psuje się to kurka wodna. A, jeszcze wam pokażę. Tu jest przetwornica 100 W. 12 V. Tu wyjście na laptopa. No. A jak jest ten zbudowany, już wam pokazuję. Tam kolejna sterta do zrobienia. Ten moduł jest tak zbudowany. I teraz co tu się psuje? To jest ta płytka, o której wcześniej wspominałem. Ten regulator ładowania. Gdzieś chyba to właśnie od 15 do 22 V. Chociaż ten jest może do 50 V. Ten jest do 50, tak. 50 V maksimum. Niektóre konstrukcje mają 22 V maksimum napięcie wejściowe. Te mają 50 V. Także przejęzyczyłem się wcześniej, mówiąc o 60 V, to miałem na myśli 50 V. Teraz co tu się psuje? Psuje się ta przetworniczka. Trzeba ją wymienić. Ona jest od 60 V, maksymalnie 60 V, daje 3,3 V. Ona zasila nam tu elektronikę.
I psuje się jeszcze ten układ, ten co tutaj jest. To w zasadzie nie wiem, co to jest za układ. Nie mogłem znaleźć jego specyfikacji w internecie, ale znalazłem go na AliExpress i zamówiłem, więc to się psuje. Psuje się też, psują się tutaj też te tranzystory, te MOS. Można je wymienić, także nie ma problemu. No i tak to wygląda. Na tych pulpitach, no może coś się tutaj uszkodziło. Uszkodziły się tutaj przetwornice. Akurat w tym przypadku uszkodziła się przetwornica, która zasila to złącze USB-C. Powodowało ona zwarcie w elektronice i cały pulpit nie stawał. Po wymianie przetwornicy cały ten ekranik ożył. Tak to wygląda. Także trochę mam tutaj pracy takiej dodatkowej, dlatego nie zajmuję się różnymi innymi rzeczami, ale mam nowe pomysły. Chciałbym jakiś zbudować układ fotowoltaiczny z jakimś magazynem energii. Chodzi mi to po głowie. Także no dobra, no to na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam i na razie.